kiedy omawialiśmy jego start wspólnie, to przypomniałam sobie współpracę, która miała miejsce w przeszłości. Głównie dotyczyła samorządu, bo Polskie Stronnictwo Ludowe na senatorów, na posłów wysuwa głównie tych, którzy już wcześniej mieli dobre doświadczenia w samorządzie. Dziś na sali jest więcej kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, doświadczonych samorządowców, a wśród nich jest również Tadeusz Jędrzejczak. Ja absolutnie jestem pewna, że to jest kandydat, który ma ogromne szanse, po pierwsze na zwycięstwo, a po drugie na to, żeby północ województwa nareszcie czuła się doceniona. Żeby powiedziała: tak, mamy swojego senatora, który był w samorządzie 16 lat, drodzy Państwo, 16 lat. To jest ogromny sukces. I który doskonale wie, co trzeba zbudować, gdzie, co jest potrzebne nie tylko samemu miastu Gorzów, ale również ościennym, współpracującym z Gorzowem gminom. Kiedy rozmawialiśmy o tym, że wystartuje z naszej listy, omawialiśmy również kwestie o charakterze programowym. I muszę powiedzieć, że w żadnej kwestii, która dotyczy polityki społecznej czy gospodarczej, nie było zasadniczych różnic. Owszem, między Tadeuszem a mną są różnice dotyczące kwestii sumienia. My będziemy pewnie inaczej głosować w sprawach, które właśnie tego sumienia dotyczą. Ale Polskie Stronnictwo Ludowe to jest taka partia, w której nikt się nie pokłóci jeden z drugim o to, że zagłosuje inaczej. Państwo wiecie, że są takie partie, które za nieprawomyślne głosowanie w kwestiach sumienia relegują swoich kandydatów. W Polskim Stronnictwie tak nie jest. Zastanawialiśmy się także, czy poprzeć Tadeusza Jędrzejczaka, który przecież związany jest przez wiele lat z Lewicą. Ale muszę powiedzieć, że tyle lat, ile był związany z Lewicą, to równie długo był związany z samorządem i funkcjonował jako fachowiec tak zwany bezpartyjny. Kolega Liberacki powiedział, że nie będzie słuchał nikogo. A ja wiem, że Tadeusz Jędrzejczak dobrych rad słuchać będzie. Dobrych rad swojego komitetu, samorządowców, przyjaciół, znajomych, tych, którzy po prostu wiedzą, co Gorzowowi jest potrzeba. I na koniec, warto na Tadeusza głosować, bo jest to osoba, która też potrafi być urocza. Muszę Państwu powiedzieć kilka słów takich wzajemnych kontaktów. Poznałam Tadeusza osobiście w końcu lat 90. Ponieważ te województwa były rozdzielne wcześniej, więc nie bardzo orientowałam się w jego drodze życiowej, ale kiedyś przyjechałam właśnie jako wicemarszałek województwa i nagle człowiek roześmiany, uroczy, z otwartymi ramionami, rzucił mi się na szyję, mówiąc: droga Jolu, jak miło Cię powitać w Gorzowie. Muszę przyznać, że chociaż już swoje lata mam, wywarło to na mnie duże wrażenie. Chciałabym jeszcze na końcu powiedzieć może tak. Drogi Tadeuszu, no jesteś też wśród ludowców, więc ci zacytuję Wincentego Witosa. Dobrze? Bo to jako żywo pasuje do tej sytuacji wyborczej, w jakiej jesteśmy. On pewnego razu, kiedy namawiał chłopów do tego, żeby głosowali, zaangażowali się politycznie w 20-leciu, powiedział do nich tak. Szczęście się fałszywych proroków i rzekomych cudotwórców. Wybierzcie tych, których znacie. Więc wybierzcie tych, których znacie.